Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witajcie w kolejnym odcinku egzaminu poprawkowego quizu pod napięciem. Przypominamy, mieliśmy jubileusz setnego programu kilka dni temu. W związku z tym postanowiliśmy tych, którzy regularnie występowali w tym sprawdzającym teście wiedzy fachowców zajmujących się piłką nożną, zapraszać na taki rodzaj egzaminu poprawkowego. W związku z tym, że te pytania, niektóre, z którymi mieli największe problemy, powodowały niejednokrotnie, że uciekało im zwycięstwo, bądź osłabiali potencjał swój w rywalizacji już grupowej przy okazji pucharu. To w związku z tym dzisiaj będę się bawił w profesora, który egzaminuje studenta. Moim studentem jest dziś Roko, Roman Kołtoń. Romeczku, dzień dobry. Ty po tych egzaminach poprzednich z tych 100 programów od czasu do czasu miałeś przemyślenia na temat tego, że tu mogę odpowiedzieć tak, a tu nie inaczej? Popraw mnie, kto to wymyślił? Maciek czy Samuel? Wymyślił to pan rektor cała pan rektor, tak, wierchuszka nasza akademicka i w związku z tym przechodzimy wobec tego do tego szybkiego egzaminu, bo tam inni ewentualnie też będą po tobie podchodzili do tego egzaminu. A ile tych egzamin, pytań? Pamiętasz jakiś swój najśmieszniejszy egzamin albo najtragiczniejszy z czasów edukacji? Tak, logikę. Tak? Tak. I na czym polegało to coś? Ładna dziewczyna siedziała przede mną i nie zawiodła w decydującym momencie. Ojej, tak? Tak. Co zrobiła takiego? Rozjaśniła mój umysł. A no właśnie. Takie sytuacje też, jak to mówiła pewna studentka, pani zdawała, panu się zdawało i tak dalej. To też podteksty różnego typu. Mój najśmieszniejszy egzamin to był w szkole teatralnej, kiedy zdawałem po oblewaniu egzaminu ze scen, pojechałem szybko zdawać socjologię, tak na szkrypcika, na którą prawie w ogóle nie chodziłem. Jeden rok w szkole teatralnej był socjologii. I przychodzę na ten egzamin taki mocno, mocno wczorajszy, a ten facet do mnie mówi, co pan pamięta z tego roku zajęć socjologii? Ja tak mówię, z tego roku zajęć socjologii pamiętam, że mówił pan bodaj na początku października, że Richard Chamberlain jest pedałem. On tak, aha, rozumiem, okej, dobra, dziękuję, ma pan 3 do domu. Dobra, jedziemy. I uwaga. Pierwsze pytanie, z którym miałeś problem, to było w premierowym odcinku quizu pod napięciem. Startowałeś tutaj z takim obrońcą wysokim polskiej reprezentacji. Jak nazywa się jedyny reprezentant Polski, który zobaczył czerwoną kartkę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Jedyny taki gagatek był. Tutaj niestety uruchomiliśmy zegar, ale tak mniej więcej dla orientacji. Nie trzymamy się tego tak bardzo mocno, ale Radosław Sobolewski. Komputer, proszę bardzo o weryfikację tej odpowiedzi. No i tak jest, wspaniale. Tak? Wtedy, wow. Wtedy powiedziałeś, Romeczku, Mariusz Lewandowski, a teraz odpowiedziałeś. Bo to było w meczu w Dortmundzie z Niemcami i po prostu był taki fight w tym meczu. Dobrze mówię? Pamiętam dobrze? Chyba tak. Mniej więcej, i tak. Muszę ci powiedzieć, że dużo się działo w tym meczu. 91. minuta. Mateusz Borek skomentował, a ja tam mu towarzyszyłem przed mikrofonem. To był dramat. Dobra, przechodzimy do drugiego pytania, bo muszę cię przepytać na 10 tematów. Kogo zastąpił na stanowisku trenerskim Mauricio Pochettino, obejmując Tottenham Hotspur? To był 11 odcinek, byliście w parze z Michałem Polem. To musiał być jakiś dobry trener. Mimo wszystko. Nie pamiętam. Trochę was rozgrzesza, że to jednak upłynęło jeszcze więcej czasu. Poddajesz się. Komputer oczywiście formalnie musi tak troszeczkę delikatnie tak dobiec. Tima Sherwooda, który był wtedy tymczasowym trenerem. Skądinąd to świetnego piłkarza wcześniej. A wtedy mówiliście z Michałem, że to Harry'ego Redknappa. Pytanie trzecie. Z kim zagrałaby reprezentacja Polski w 1/8 finału, gdyby wygrała grupę H podczas mundialu w Rosji? Wtedy byłeś z Tomkiem Frankowskim. Gdyby wygrała w Rosji, tak? Tak, na kogo trafiałaby wtedy polska reprezentacja? Gdyby wygrała? Tak, na kogo trafił wtedy zespół, który wygrał naszą grupę? Na Belgię. Komputer, proszę bardzo, weryfikację. Masz ciągle w głowie osadzone to, że tak właśnie powinno być, a jednak chodzi... Anglia. Że gralibyśmy z Anglikami, tak jest. Tak to wygląda. I pytanie następne. Wymień 3 kluby spoza topu 5 lig europejskich, w
Wymień trzy kluby spoza topu 5 lig europejskich, które były finalistami Ligi Europy, spoza topu 5 najsilniejszych lig Europy. To był 40 odcinek z Michałem Polem, byliście w parze. Trzy kluby spoza topu, tak? Tak. Które grały w finale Ligi Europy, przypominam, nie Pucharu UEFA, tylko już pod... Benfica, Porto i Braga. No, Braga, Porto i Benfica były finalistami. Wygrywały, okej, okay. Porto wygrało z Bragą, tak? Ale Benfica już nie wygrała, z tego co pamiętam, swojego finału. I w związku z tym uznajemy tę odpowiedź. I pytanie następne, znów z Michałem Polem, jesteśmy tym razem w odcinku 54. Ile rzutów karnych, wliczając serię 11, zostało wykonanych w finale Ligi Mistrzów Bayern, Monachium, Walencja w 2001 roku? Można się pomylić o 3. Ile rzutów karnych? W meczu było 2 karne, obie bramki w meczu padły z rzutów karnych i później wiem, że Kan obronił 3 karne, ponieważ 2 karnych nie strzelili piłkarze Bayernu. Czyli Oli Kan obronił 3, no to była seria 5 i 5 to 10, 12. Załóżmy, że może była seria 12 karnych było, mówię. To jest odpowiedź, tak? Tak. Komputer, proszę bardzo, weryfikację. Aj! Ile było? Jednak jeszcze więcej, 17 rzutów karnych. 17 rzutów karnych było? Bo ta seria też się przedłużyła już potem, to nie było po 5. Dobra, możliwe. No, było cieplej niż poprzednio, ale jeszcze ciągle jednak nie. I pytanie następne, 57 odcinek i znowu jesteście w parze z Michałem Polem i pytanie, które was wtedy zagięło, brzmiało następująco. Kim jestem? Urodziłem się tego samego dnia, dokładnie 5 lutego, jak Cristiano Ronaldo. Grałem na skrzydle w Manchesterze United, tak samo jak Cristiano Ronaldo. Strzeliłem gola na Mundialu w 2018 roku, tak samo jak Cristiano Ronaldo. Gram w reprezentacji Belgii. O kogo chodziło? Gram w reprezentacji Belgii. Januzaj? Komputer, proszę bardzo o weryfikację. Wspaniale, wspaniale. Widzę, że student Roman Kołtoń wyciągnął wnioski z tamtego egzaminu. I pytanie z programu numer 61. Graliście wtedy w duecie z Michałem Żewłakowem. Augsburg, Karlsruhe, Wolfsburg. W którym klubie w 2020 roku grał syn urodzonego w Tarnowskich Górach słynnego Martina Maxa, czyli Filip Max? W którym... Augsburg, Karlsruhe i Wolfsburg, tak? Tak. W którym z tych trzech klubów w 2020 roku występował syn Martina Maxa? W Augsburgu, Karlsruhe czy w Wolfsburgu? Augsburg. Komputer, proszę bardzo o weryfikację. Wspaniale, wspaniale, wspaniale. A później trafił do PSV Eindhoven. Pytanie z odcinka numer 65. Mieliście okazję grać z VIP-em, Very Important Person, czyli Andrzejem Personem. Czyj to cytat? To jest skandal. Ja naprawdę nie rozumiem, jak profesjonalny piłkarz może nie wiedzieć, co ma w dziobie. W tym tygodniu wszyscy przejdą prześwietlenia zębów, bo chcemy wiedzieć, czy podchodzą do swojego zawodu rzetelnie. Z trenerem zastanawialiśmy się, kiedy mieliśmy podobne problemy. Mnie po raz ostatni ząb bolał w 1979 roku. Kto tak powiedział? Ktoś, kto z trenerem razem o tej kwestii rozmawiał. Z trenerem swojego klubu. Jakiś piłkarz rozmawiał ze swoim trenerem i bolał raczej go... Raczej z tekstu nie wynika, żeby to był piłkarz. Ktoś to... Skandal. Wszyscy zawodnicy muszą przejść badania zębów. Z trenerem zastanawialiśmy się, kiedy mieliśmy podobne problemy. Mnie po raz ostatni ząb bolał w 1979 roku. W 79? I on żartuje, czy on mówi poważnie? Kurczę, nie pamiętam. Byłem świadkiem tego, jak go bolał ząb. Nie pamiętam tego. No dobrze, jednak chodziło o Józefa Wojciechowskiego. A, okej. Teraz przypomniałem sobie, tak, że to w 79 był ostatni raz ząb. To mogło być, Józef Wojciechowski. A zęby bolały, jak czasami się Polonię oglądało, ale dobra. Teraz na pewno zęby nie bolą, kiedy się widzi go z partnerką 50 lat młodszą. Pytanie z odcinka 80. Znów Michał Pol był twoim partnerem. Kto wygrał pierwsze w historii rozgrywki Copa Libertadores? Pierwsze w historii rozgrywki Copa Libertadores. Muszę kiedyś przeanalizować jednak tych zwycięzców, wiesz?
kiedy to mogło się zacząć? Dawno. Koniec lat 50., początek lat 60.? Nie wiem. Kto to mógł być? Strzelę, FC Santos. Ciekawe, przywiązali się do tej odpowiedzi, bo wtedy też z Michałem powiedzieliście FC Santos, a chodziło o Peñarol Montevideo. I pytanie dziesiąte, ostatnie. Bezwzględni tutaj są. Tak. I pytanie brzmiało. W okresie międzywojennym reprezentacja niemieckiego Górnego Śląska występowała w barwach białej i żółtej. A w jakich barwach występowała reprezentacja polskiego Górnego Śląska? Białej i żółtej. Niemieckiego Górnego Śląska występowała w barwach białej i żółtej. A jakie barwy miała reprezentacja polskiego Górnego Śląska? Niebiesko i żółta. Komputer, proszę bardzo. Byłeś w 50% korekt, bo... Tak? Nie... 5? Tak. Au! Nie? Jakie było? Czyli jaka była barwa? Biało-niebieska. Biało-niebieska. I żółta-niebieska. Czy ile zgadza? Więc tak, pytanie Radka Sobolewskiego odpowiedziałeś prawidłowo, o Pochettino nie odpowiedziałeś prawidłowo. Pytanie o Anglię, rywala grupowego ewentualnie. Nie powiedziałem, też niestety tak. Nie udało się odpowiedzieć. Czyli to tak. Belgia wygrała grupę, tak? Nie, bo jak my byśmy wygrali grupę, to graliśmy z drugą drużyną tamtej grupy. Gralibyśmy z Anglią. Czyli Anglia była drugą drużyną w tamtej grupie. Tak, tak, powiedzieliście Belgia. Tutaj pytanie o tych trzech finalistów odpowiedziałeś dobrze. Pytanie z kolei, ile tych jedenastek nie odpowiedziałeś dobrze, było wobec tego 17. 2-3. Janusz Zaja odpowiedziałeś bardzo dobrze, 3-3. Maxa, syna Maxa Filipa odpowiedziałeś dobrze, to mamy już 4. Wojciechowski jednak nie. I jeszcze dwa kolejne pytania o ten Śląsk i Libertadores. Masz 4 odpowiedzi pozytywne, ale to jest zaliczenie, to jest trójka, może taka troszeczkę minimalnie. Z dwoma minusami kiedyś się no wystarczy. Z jednym, dziękuję bardzo. Zaliczamy. Starej znajomości chyba z jednym. Poprawkowy, tak przyjmujemy, że to jest mniej 40% tego, co miało być zawarte w całym egzaminie. Także gratuluję ci. Można było minimalnie lepiej po 200. programie, będziesz podobno znów zaproszony przed komisję egzaminacyjną i wtedy sprawdzimy, co pamiętasz z tego szerszego. 6 strzałów dostałem tak. Takich, to wiesz... Boże, współczuję. I to wszystko w tym naszym egzaminie poprawkowym, w tym naszym mini remanencie, jeśli chodzi o quiz pod napięciem, którego gościem był dzisiaj student Roman Kołtoń. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.